Cześć, witajcie na pierwszym szkoleniu Akademii Blacharstwa. Opowiem wam pokrótce, co robiliśmy, bo dobija trzeci dzień. Zaczęliśmy od rąbka przełamanego. Jak szło? Dobrze. Trzeba było się trochę napracować. Trochę tłuczenia z tym jest, no ale jak widać, wyszło ładnie, zgrabnie. Wyszło elegancko, może zrobić zbliżenie tutaj. Poprosimy pana operatora. Dobrze, nauczyciela. Wyszło ładnie, nie widać dziury. Wszystko ładnie, szczelnie. Obrabialiśmy kominy. Tutaj mamy podwójny kozubek. Odpływ wody w dwie strony. A tutaj kozubek jednostronny. Piękne opierzenie. Tutaj Janusz dalej obrabia. Połączenie gradowe. Ciach. Takie zacne przejścia. Wszystko ładnie wyklepane, zafelcowane. Kominy dalej. Kominy na półokrągło. Przody. Tyły. No i... kilometryk zymsów. O, ciach. Trochę tego złomu narobiliśmy. Narobiliśmy pełno złomu. No i tutaj najważniejsza obrączka. Jedno elementowe opierzenie okna dachowego. Elegancko. I mamy piękne opierzenie okna. Nie trzeba do fakro robić specjalnego tutaj kawałeczka dodatkowego. Wszystko z jednego elementu, cały boczek. Z wyprowadzeniem już na górną rynienkę okna. Pracowaliśmy na jednej z lepszych blaszek stalowych PLX z firmy Lindab. O, i taki jednoelementowy, chodź tutaj autor, chodź pokaż się do kamery, chodź nie wstydź się. Proszę. Nie ma się czym chwalić. Ten gościu to zrobił. Pierwszy raz takie rzeczy robił. Tak, robił z Kamilem. Kamil! Chodź, pozwól. Chodźmy, trzymajcie swoje dzieło. Piękne. Sztos obróbka. Rozwidlenie rąbków na lukarnie. Z połączeniem koszy w szczycie. To jest praca Tomka. To jest praca Tomka. Rąbek optycznie ciągły. Tu było przygotowanie pod, konkretnie pod dachóweczkę. Siema Macias. Siemanko, cześć. A wy żałujcie, że was nie było.